Cześć, cześć, cześć! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj wspólnie poplotkujemy, bo jak widzicie po tytule, temat rozpalający, rozgrzewający naszą wyobraźnię, no bo jeśli chodzi o romanse, to oczywiście no jest to słowo, które tak gorąco nam się kojarzy, że aż parzy ten temat i faktycznie jeśli chodzi o romanse, w mediach zawsze wrze, gdy pojawia się w tytule chociażby to słowo i dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie inaczej, bo przygotowałam dla Was odcinek, w którym będę Wam mówić, jak gwiazdy, polskie gwiazdy, dowiadywały się o tym, że są zdradzane lub też jak dowiadywali się o tym ich bliscy, mężowie, żony, partnerki, partnerzy i tak dalej. A jak znacie dobrze polski show biznes i nie tylko, to oczywiście wiecie, że będzie o czym mówić, więc myślę, że nie ma co przeciągać i zaczynajmy, powiem Wam o różnych sposobach, w jakie gwiazdy dowiadywały się o tym, że w ich związku jest więcej niż dwie osoby. Zapraszam serdecznie. Jak się okazuje, dowiedzieć się można podczas wakacji. Tak było w przypadku Małgorzaty Potockiej i Wojciecha Gąsowskiego, którzy choć nie byli małżeństwem, zgodnie przyznają, że ich relacja była jedną z najważniejszych w ich życiu. I na dodatek była naprawdę niesamowita, bo do jej rozpadu przyczyniło się także porwanie statku i to przez terrorystów. Ale po kolei, Małgorzata Potocka była jedną z największych miłości Wojciecha Gąsowskiego. Przeżyli ze sobą wspólnie około 12 lat. Kiedy on ją poznał, miała już na koncie dwa rozwody, więc nieco uważniej miała podchodzić do kwestii mężczyzn, ale z panem Wojciechem miało być przecież nieco inaczej niż do tej pory z tymi mężami, z którymi nie wyszło. Faktycznie tworzyli świetny duet, nie rozstawali się nawet w pracy. Ale w 1985 roku porwano statek wycieczkowy, na którym pracowali. Statek został uprowadzony przez członków Frontu Wyzwolenia Palestyny. I naprawdę porwanie miało dramatyczny przebieg. Zginęło tam kilka osób i trwało to też kilka dni, więc naprawdę były to najtragiczniejsze chwile w życiu tej dwójki. I wydawać by się mogło, że taki moment umocni te relacje. Zresztą Małgorzata Potocka mówiła, że faktycznie tak było. Umierałam ze strachu o Wojtka, kiedy nas uwolnili, obiecałam sobie, że nigdy się już nie rozstaniemy. Ale niestety los miał na to swój scenariusz, bo właśnie kiedy nadal współpracowali, bo ten statek, czego nie powiedziałam Wam do tej pory, był włoski i właśnie para współpracowała z Włochami, podczas jednego z takich wyjazdów pani Małgorzata spotkała Jana Nowickiego, którego urokowi nie była w stanie się oprzeć. Wdała się w romans z aktorem. Ten romans nie przetrwał. Jak dobrze pamiętacie, Małgorzata Potocka później wyszła za Jana Nowickiego, ale miało to miejsce 30 lat później, bo wtedy rozstali się. Ale jeżeli chodzi o związek z panem Wojciechem, nie było już czego ratować. Małgorzata Potocka później niejednokrotnie mówiła, że żałowała takiego stanu rzeczy, ale losu nie dało się cofnąć. O zdradzie można dowiedzieć się także w pracy. Tak było w przypadku Marii Pakulnic i Krzysztofa Zaleskiego. I w przypadku ich związku piorun właśnie miłości strzelił ich w pracy, ale później się okaże, że nie tylko w tym przypadku. Ona potrzebuje bezwarunkowej akceptacji, co bywa niełatwe, mówił Krzysztof. Miał wielką wrażliwość na drugiego człowieka, silną osobowość, niezmienne poglądy na temat życia, pracy. Rzadko zdarzają się tacy ludzie, mówiła aktorka o mężu, z którym wspólnie przeżyła 27 lat, ale to dlatego, że była w stanie wybaczyć mu romans, który przytrafił się kilka lat po rozpoczęciu ich relacji. Bo Krzysztof Zaleski stracił głowę dla młodziutkiej aktorki Joanny Trzepiecińskiej. Pani Maria ponoć bardzo przeżyła tę zdradę, a to doświadczenie było bardzo dotkliwe, bo nie był to taki jednorazowy wybryk, ale pan Krzysztof wyprowadził się nawet na jakiś czas z domu. Aktorka jednak się nie poddawała i walczyła o to uczucie. Przekonywała męża, że to, co ich łączyło, było wyjątkowe i szkoda zaprzepaścić tyle lat wspólnego życia i faktycznie udało się. Pan Krzysztof wrócił do domu. Para była razem aż do śmierci reżysera. Ale okazuje się, że nie ma co trzymać tej drugiej ukochanej osoby w domu za wszelką cenę, bo i w domu właśnie można poznać kogoś,
kto namiesza nam w głowie i sercu. I w domu też można się o tych romansach dowiedzieć. Tak było w przypadku innej Małgorzaty Potockiej, zbieżność nazwisk i imion przypadkowa, oraz Grzegorza Ciechowskiego. Pani Małgorzata powtarzała, że Ciechowski był miłością jej życia. I faktycznie przez pewien czas wszyscy myśleli, że ta miłość i zafascynowanie sobą jest obopólne. Erotyzm był ważną sferą naszego życia. Mieliśmy w tych sprawach dużą fantazję, a zwłaszcza Grzegorz potrafił zatrzymać windę w wieżowcu albo samochodem z rozpędem wjechać w pole i tam zaczynaliśmy się kochać, pisała aktorka w książce Obywatel i Małgorzata. Jednak coś musiało się w międzyczasie zepsuć. A być może chodziło po prostu o obecność tej trzeciej osoby. A nią miała być młoda fanka, która w pewnym momencie zaczęła bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu pary. I początkowo także zajmować się ich dzieckiem. Zostawała z Weroniką, gdy musieli wyjść. Czasem u nich nocowała. Wspierała, pomagała przy codziennych obowiązkach, sprzątała w dom, grała w teledyskach. Ale później zaczęła bywać z Grzegorzem Ciechowskim sam na sam. Długo aktorka jednak nie orientowała się, że w jej związku jest ktoś trzeci. Ale gdy ich gosposia, opiekunka do dzieci, wyjechała z Grzegorzem Ciechowskim do Nowego Jorku, aktorka już podświadomie wiedziała, z czym ma do czynienia. Czy jesteś Zanką, czy chcesz z nią być i czy ona jest w ciąży? Na wszystkie trzy pytania odpowiedział tak, a chwilę później się wyprowadził. Tak właśnie w dużym skrócie wyglądał koniec tej relacji. Ale uważać trzeba, jak się okazuje, także na najlepsze przyjaciółki. No i oczywiście najlepszych przyjaciół. Ale o tym później. Na razie skupmy się na przyjaciółkach, bo tak było w przypadku Piotra Kraśki. Bo niewiele osób pamięta, że jego pierwszą żoną była Dominika Czwartosz. W 1997 roku poznali się w hotelu w Międzyzdrojach. Dominika była wówczas kierowniczką marketingu w amerykańskiej firmie, a Piotr Kraśko pracował nad rozwojem kariery dziennikarskiej. I z biegiem czasu, kiedy Piotr Kraśko był coraz bardziej popularną osobą, również tym małżeństwem się interesowano. Tym bardziej, że zakochani dużo mówili o swojej relacji, pokazywali się wspólnie, generalnie to małżeństwo nie było tajemnicą. Przy Dominice polubiłem sprzątanie domu, robienie zakupów, ba, nawet zmywanie i wynoszenie śmieci, rozpływał się Kraśko na łamach Wiwy o swojej żonie. Ale to właśnie ona poznała go z Karoliną Ferenstein, która później została żoną Piotra Kraśki. I jak się już domyślacie, oczywiście ta relacja przyjacielską nie pozostała. A jak pierwsza żona Piotra Kraśki dowiedziała się o tym romansie? Wyszedł on na jaw, kiedy dzwoniła do niej z okazji imienin, a w tle usłyszała głos męża. Ale jeśli myślicie, że był to koniec ich przyjaźni, to jesteście w błędzie. Dominika wie, że może na mnie liczyć, a ja na nią. Często nawet pomaga mi przy załatwianiu różnych spraw. Sytuacja jest jasna, etap emocjonalny zamknięty. Moja była żona pozostaje moją przyjaciółką, mówił na łamach faktu Kraśko. Ale tak naprawdę dowiedzieć się można w różnych miejscach, ale przypieczętować to tak już dokładnie, na przykład w pokoju hotelowym. I tak było w przypadku Daniela Olbrychskiego i Moniki Dzienisiewicz-Olbrychskiej, która, kiedy poznała młodego Olbrychskiego, była bardzo dobrze rokującą, zdolną aktorką, która miała już męża, z którym układało jej się całkiem nieźle i obydwoje mieli nadzieję, że jest to miłość na całe życie. Ale właśnie kiedy pojawił się Daniel Olbrychski, trzeba było zweryfikować te plany. Był tak intensywny w przekonywaniu mnie do siebie, że w końcu uległam i odeszłam od męża, wyznała później. I był to skandal w środowisku aktorskim, ale szybko okazało się, że to, co nas pociąga na początku, na dłuższą metę, nie jest zbyt dobre. I tak było w tym przypadku. To małżeństwo nie układało się zbyt dobrze, bo pani Monika i Daniel Olbrychski wzięli ślub. Małżeństwo z Moniką było niszczycielskie i rozpadłoby się wcześniej, gdyby nie syn, mówił później Olbrychski w Gazecie Wyborczej. Miałem świadomość, że jeśli się w kimś zakocham, to z dawnego związku nie będzie co zbierać i przyszedł taki moment. A tym momentem był 1973 rok i poznanie Maryli Rodowicz. Kochankowie niezbyt ukrywali się ze swoim uczuciem, to też w Warszawie szeptano na ten temat często i gęsto. No i oczywiście do uszu pani Moniki też prędzej czy później to się musiało dostać. A kulminacją tego wszystkiego był moment, kiedy wpadła do hotelu, gdzie właśnie spędzali czas zakochani. Spytała w recepcji o numer mojego pokoju. Przyszła pod drzwi i waliła, a myśmy siedzieli jak myszki pod miotłą parę godzin, bo długo się awanturowała, wspominała później piosenkarka w książce Maryla, Życie Marii Antoniny. Ale wyjazdy służbowe to też taki moment, kiedy
no, dzieje się wiele i można się też wtedy dowiedzieć, że jednak nie dzieje się dla nas dobrze. I pozostajemy w temacie Olbrychskich, bo teraz będzie o pani Zuzannie Łapickiej Olbrychskiej, która ujawniła w swojej biografii, że w latach 80. musiała zmierzyć się z ogromnym zainteresowaniem ikony kina swoim mężem. Pani Zuzanna pobrała się z Danielem w 1978 roku, a w 82 na świat przyszła ich córka Weronika. Anouk Aimée zachwycała w filmach Felliniego. I zachwycała także panią Zuzannę. Jak wspominała, najbardziej w pamięci utkwiła jej Oscarowa Kobieta i Mężczyzna. I wspominała także, że właśnie ta osoba, którą ona tak ubóstwiała, w pewnym momencie zakochała się w jej mężu, który mimo stanu wojennego w Polsce pojawia się w Paryżu. Miał podpisany wcześniej kontrakt, więc go wypuścili, a ja zostałam bez paszportu w Polsce, wspominała w swojej książce. A panie poznały się podczas festiwalu w Cannes w 1981 roku. Widziałam, że nie odrywa oczu od Daniela, więc by uniknąć tej krępującej sytuacji, poszłam zatańczyć ze Skoliłowskim, o co Daniel swoim zwyczajem natychmiast zrobił mi awanturę. Rok po tej kolacji Daniel znalazł się w Paryżu. Adoracja aktorki sięgnęła zenitu, bo żona z dzieckiem uziemiona w Polsce, czyli sytuacja wymarzona. I wtedy jakiś być może złośliwy, znający sytuację ubek wręczył mi paszport. Obawiając się rychłej zmiany tej decyzji, wsiadłam w pierwszy samolot do Paryża. Na lotnisku na prośbę nieobecnego Daniela czekał na mnie mieszkający od lat we Francji Andrzej Żuławski, relacjonowała Zuzanna. I to właśnie wtedy dowiedziała się o romansie i o tym, że jeśli chciała mu zapobiec, to się spóźniła. Zainstalował mnie z Weroniką w swojej posiadłości pod Paryżem, w domku gościnnym. Był kochany, zrobił kolację i natychmiast mnie poinformował, że Daniel ma romans z aktorką. Na pocieszenie dodał, że podobno powiedział do niej: nie masz o co walczyć, bo są dwie rzeczy, których nie przewalczysz. Jedna to Zuzia, a druga to Polska i Solidarność. Nie wiem, która miłość była ważniejsza. Myślę, że Polska u Daniela przetrwała, a ja niekoniecznie, bo nasze małżeństwo w końcu i tak się rozpadło, czytamy w Vivie. Ale jeżeli mówiłam wam, że trzeba uważać na przyjaciółki, to powiedziałam, że na przyjaciół też. I tutaj przykład, bo czasem nawet na imprezie we własnym domu trzeba uważać. Tak było w przypadku Ewy Wenzel, aktorki, a także Bogusława Lindy, który był najlepszym przyjacielem męża pani Ewy, a ten z kolei był jego menadżerem przez wiele lat. Podczas jednej z imprez aktor został u Węclów na noc, a kiedy mąż Ewy się przebudził, zastał swoją żonę w jednoznacznej sytuacji. Delikatnie podszedłem do drzwi, uchyliłem je i wtedy zobaczyłem, jak moja żona Ewa Wenzel kocha się z Bogusiem w moim łóżku, wyznał w rozmowie z Super Expressem. Natomiast jeśli chodzi o te publiczne rozstania, to one bywają częstsze niż się wydaje, bo ciężko poskromić wtedy emocje. Tak było również w przypadku Beaty Tyszkiewicz i Andrzeja Wajdy, którzy właściwie rozstali się przy swoich przyjaciołach, którzy to kilkanaście czy kilkadziesiąt lat później zdecydowali się o tym opowiedzieć światu. Janusz Majewski z żoną Zofią w książce Beata Tyszkiewicz Portret damy powiedzieli o kulisach ich rozstania. Któregoś razu zaprosili nas na obiad. Nie było jeszcze weekendów, w soboty się pracowało. Byliśmy umówieni na niedzielę. Pojechaliśmy do nich, ale jak tylko weszliśmy, obydwoje odczuliśmy, bo rozmawialiśmy potem o tym, że coś się musiało stać. Coś niebezpiecznego, wspominał Majewski. I faktycznie atmosfera była tak gęsta, że można by ją łyżką jeść, więc no goście zapytali się, o co właściwie tutaj chodzi. Zosiu, chodź ze mną do kuchni, pomożesz mi. Zostałem w salonie z Andrzejem. Beata mówi do mojej żony: Zosiu, chodź ze mną do kuchni, pomożesz mi. Zostałem w salonie z Andrzejem. Widzę, że jest poddenerwowany, nieskupiony. Nagle zwraca się do mnie per pan. Mówię: Andrzej, co ty, zwariowałeś? A on patrzy na mnie nieprzytomnym wzrokiem. Przepraszam, mam straszne zamieszanie. Zmieniamy temat. On się zaczyna uspokajać, relacjonował przyjaciel pary. Jak się później okazało, małżonkowie pokłócili się i wtedy Beata Tyszkiewicz miała oznajmić Andrzejowi Wajdzie, że od niego odchodzi. Powodem tego rozstania miała być relacja z młodszym aktorem. Wtedy całe środowisko dziwiło się Beacie Tyszkiewicz, ponieważ
No faktycznie, Andrzej Wajda był już wtedy utytułowanym reżyserem nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ale doświadczenie pokazało, że ta dwójka jeszcze niejednokrotnie stawała na ślubnym kobiercu, choć Andrzej Wajda ostatecznie znalazł miłość życia, natomiast Beata Tyszkiewicz każde swoje małżeństwo kończyła rozwodem, co jednak chyba nie bardzo ją przejmowało, bo kto obcował z Beatą Tyszkiewicz, w sensie jej wypowiedzi na temat relacji, wie, że myślę, że jest to kobieta na tyle niezależna, że nic sobie z tego nie robiła. No i kochani, na dziś to wszystko, bo i tak czuję się jak jakaś plotkara na targu. Tak wam to wszystko wyopowiadałam. Ale temat jest niewyczerpany, więc jeżeli chcecie jeszcze takich odcinków, to oczywiście piszcie w komentarzu, a ja jeszcze dla was coś skledzę, bo akurat tematyki romansów i romantyczności i w ogóle, jeśli chodzi o show biznes, to show biznes nam dostarcza, nigdy nie zawodzi, więc myślę, że naprawdę jeszcze mamy dużo do powiedzenia, więc oczywiście zostawiam to w waszych rękach. Piszcie, kochani, kogo powinnam uwzględnić w takim zestawieniu, czy w ogóle chcecie takie odcinki, no bo ja tu czasem do was z kulturą przychodzę, a czasem z ploteczkami, więc sami zdecydujcie, jak to wyważyć. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca, jest mi bardzo miło i oczywiście pamiętajcie, że widzimy się już niedługo na moim kanale, więc do zobaczenia, mam nadzieję, że będziecie ze mną. Trzymajcie się ciepło, cześć! Yeah.